No cóż, Bytowia brutalnie zweryfikowała naszą sytuację i to, jakie myślenie życzeniowe panowało w Radomiu przed tym meczem. Tak jak powtarzałem, od dość długiego czasu spotkaliśmy się z jednym z bardziej solidnych pierwszoligowców, co było widać, chociaż myślę, że szkoda, bo jeżeli tracimy 3 bramki po stałych fragmentach, a tak naprawdę do tego Bytowie chyba odda 1 czy 2 strzały na bramkę, oczywiście gratuluję trenerowi, no to uważam, że mogliśmy się pokusić tutaj o zdecydowanie bardziej korzystny wynik, ale jakby ten mecz nas w pewnym sensie obnażył, bo jeżeli komuś się zimą wydawało i teraz, że ten zespół z 1 czy 2 wzmocnieniami jest gotów do zawojowania pierwszej ligi, no to tak wygląda ta różnica, o której mówię od dłuższego czasu. Nikomu z moich piłkarzy nie odmówię zaangażowania. Czasem po prostu umiemy nieco mniej. Czasem sytuacja boiskowa i przeciwnik weryfikuje nasze myślenie życzeniowe i tak się dzisiaj stało, chociaż tak jak mówię, ja nie odmówię nikomu z zawodników Radomiaka chęci do tego, żeby w tym meczu osiągnąć lepszy wynik. Moim zdaniem bardzo duży wpływ na to, co się działo, miała sytuacja z tym, że musieliśmy przeprowadzić zmianę w bramce jeszcze przed meczem, bo przewidywany do grania Piotrek niestety odniósł kontuzję i to było, nie wiem, czy nie miało kluczowego znaczenia, szczególnie dla stałego fragmentu, na który się dość długo przygotowaliśmy, bo wiedzieliśmy, jak gra ten stały fragment Bytowia, także to chyba tyle. Jeszcze raz gratuluję trenerowi. Bardzo mocno przygotowaliśmy się do tego meczu, bo tutaj od razu w momencie, gdy walczyliśmy ten baraż, chłopakom powiedziałem, że to nie będzie tak dobrze, to jest zespół drugoligowy i będzie bardzo łatwo. To jeszcze jest tam trener Podoliński, to wiedziałem, że organizacja gry też będzie na wysokim poziomie. Byliśmy nawet oglądać w Rybniku zespół, tylko trener zrobił tu psikusa, wystawił 8 innych zawodników. Nastawialiśmy się na 2 warianty gry, trójką i na 4-1-4-1. Do tych 2 wariantów żeśmy się przygotowywali. Cieszy fakt, że w końcu żeśmy zaczęli strzelać ze stałych fragmentów gry, bo dużo na ten aspekt gry poświęcamy czasu. Wcześniej czasami nam nie uznawali tych bramek, co żeśmy strzelali. Dzisiaj się udało uderzyć 3 bramki, to na pewno cieszy, ale jeszcze od razu apelowałem już w szatni do chłopaków. Też jeszcze jest nie koniec, jest za tydzień, jest rewanż i do tego rewanżu musimy być bardzo dobrze przygotowani, skoncentrowani i nie na zasadzie, że to już jest koniec.